raz kolejny Jawor gościł uczestników i organizatorów ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego pod nazwą Poezja i proza na wschód od Bugu. Konkurs ma 40-letnią tradycję, a w Jaworze eliminacje centralne odbywają się już od 9 lat. Na scenie Jaworskiego Teatru w trakcie 2 dni zaprezentowało się 29 recytatorów z 11 województw w 3 kategoriach wiekowych. Szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Poziom prezentowany przez uczestników był bardzo wysoki. Jury, któremu przewodniczył profesor Akademii Muzycznej Bogusław Danielewski oraz zgromadzona w teatrze publiczność, wysłuchali interpretacji tekstów w języku polskim, białoruskim i ukraińskim. Samo zakończenie było uwieńczone koncertem galowym oraz uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. W pionie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Agata Ziebura, reprezentująca województwo śląskie. W pionie szkół gimnazjalnych nie przyznano pierwszego miejsca. Dwie równorzędne nagrody otrzymali Izabela Papierska z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Michał Pawluszek z województwa świętokrzyskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych jury zdecydowało o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc dla Olga Fedyka, reprezentanta Małopolski, i Katarzyny Korfanty, reprezentującej województwo śląskie. Wszystkie nagrodzone osoby otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez władze miasta Jawora, władze powiatu jaworskiego, Stowarzyszenie Polska Wschód, instytucje i prywatne osoby. Podczas uroczystej gali osobom szczególnie zasłużonym w pielęgnowaniu tradycji i kultury wschodu zostały wręczone medale honorowe. Otrzymali je m.in. wicestarosta Michał Lękiewicz i Maria Krajewska. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od lipca na terenie centrum, to jest przy ulicy Szpitalnej 12A, została uruchomiona bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu jaworskiego. Oferta wypożyczalni skierowana jest głównie do osób, których nie stać na zakup drogiego sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Wypożyczyć sprzęt może każdy potrzebujący. Może to być osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności albo taka, która na przykład przeżyła wypadek i ma trudności z poruszaniem się. Podstawą jest zaświadczenie od lekarza, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu. Wypożyczanie sprzętów jest bezpłatne, ale należy uiścić kaucję, która będzie zwracana w całości przy oddawaniu nieuszkodzonego sprzętu. Koordynatorami działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych są pracownicy Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy na co dzień starają się zaspokajać potrzeby osób niepełnosprawnych. Od przyznawania dofinansowań poprzez wspieranie niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, pracownicy zespołu będą również prowadzić wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14. Pomysł uruchomienia wypożyczalni powstał na podłożu potrzeb naszych klientów. Bardzo ważna dla wielu osób jest możliwość wypożyczenia sprzętu od ręki, od zaraz. Chodzi o to, by dać ludziom czas na zdobycie własnego sprzętu, na przykład poprzez uzyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W chwili obecnej mamy do dyspozycji m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, kule ortopedyczne, kołnierze i pasy ortopedyczne, krzesła toaletowe. Zapewniam, że na asortymencie, którym dysponujemy, nie zamierzamy skończyć. W planach mamy systematyczne zaopatrywanie wypożyczalni w kolejne sprzęty. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich osób dobrej woli, prywatnych firm oraz fundacji i instytucji pozarządowych o udzielenie nam wsparcia w postaci przekazania sprzętu rehabilitacyjnego i środków ortopedycznych. Zależy nam, by utworzona wypożyczalnia była traktowana jako wspólne dobro, służące mieszkańcom powiatu jaworskiego. Jeżeli posiadacie Państwo zbędny, ale sprawny sprzęt i zechcecie go nieodpłatnie przekazać, prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze przy ulicy Szpitalnej 12A pod numerem telefonu 76 871 1411, wewnętrzny 12. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym rok szkolny zakończyło 124 osoby. Natomiast mury pierwszego ogólniaka w Jaworze opuściło 574 uczniów. W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze 928. W tym roku szkolnym szkołę zakończyło około właściwie 170 absolwentów. Natomiast dzisiaj świadectwa rozdajemy około 700 uczniom. Jeżeli chodzi o kierunki kształcenia, jakie planujemy w przyszłym roku, to podobne jak w tym roku, czyli technikum ekonomiczne, technikum logistyczne, informatyczne i technikum mechaniczne.
Również otwieramy kierunek, właściwie kontynuujemy i będzie nabór do technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły mechanicznej. No i oczywiście zasadnicza szkoła zawodowa, która kształci w każdym zawodzie. I kończymy powoli modernizację warsztatów przy szkole. Niedługo rozpoczynamy budowę boiska wielofunkcyjnego Orlik. No i w najbliższym czasie również będziemy chcieli rozpocząć przebudowę naszej bursy międzyszkolnej, w której planujemy utworzenie schroniska młodzieżowego. Ale to plany na najbliższe miesiące. Mam nadzieję, że nam się uda to wszystko zrealizować. Wszystko zależy od wykonawcy, no i oczywiście od środków finansowych, na ile będziemy mieli możliwości finansowe. Ale ta szkoła w ostatnim okresie naprawdę została doceniona. Wiele to inwestycji jest zrealizowanych, dlatego że jest to największa szkoła w powiecie jaworskim. No i tutaj przez wiele, wiele lat po prostu nie robiło się za wiele, jeżeli chodzi o tą bazę, wyposażenie, i dlatego w tej chwili dosyć duże środki powiat, tutaj zarząd powiatu przekazuje do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze. Życzymy wszystkim udanych i słonecznych wakacji oraz apelujemy o rozwagę i ostrożność, szczególnie na akwenach wodnych.